wyjątkowa sytuacja. Jedyny egzemplarz znajdujący się w Polsce, przechowywany w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Rozmowa nad replintem Biblii. Warto było zaprosić młodzież z pobliskiego gimnazjum. Wyjątkowa grupa, która mogła usłyszeć o czymś, co jest na co dzień niedostępne. Któż to Gutenberg? Co on takiego wymyślił, że stał się tym człowiekiem, który przyczynił się najbardziej do rozwoju cywilizacyjnego ludzkości w drugim tysiącleciu? Ten człowiek, wyobraźcie sobie, wymyślił rzecz właściwie bardzo małą. To była czcionka drukarska, na główce której była litera. Jest to wyjątkowa sytuacja, że do Nowej Huty, miasta, które do niedawna uchodziło za miasto ateistyczne, przewożony jest egzemplarz Biblii Gutenberga, pierwszej drukowanej księgi, do fortu 49 Krzesławice, obiektu, w którym wciąż historia miesza się z teraźniejszością. Dobrze, to mi w razie czego pomożesz. Bo... Jedyny zachowany do dzisiaj w Polsce oryginał Biblii Gutenberga znajduje się w Pelplinie w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego. W roku 2000 w wydawnictwie Bernardinum narodziła się myśl, by wykonać faksimile tego wielkiego dzieła. Prace trwały 3 lata. Dawniej to były zimy. Pamiętam rok 65. Zima minus 20 stopni. Pozamykane szkoły, dzieci miały kupę czasu. Największa atrakcja to była skarpa przy placu centralnym. Potężna góra, jak dla nas wtedy, z muldami, które nazywaliśmy wtedy skoczniami. A ponieważ to był wyż demograficzny, to było aż czarno, głowa przy głowie. Mnie ojciec zrobił sanki na kombinacie. Z kątownika 2 cm na 2 cm. Niziutkie, wąskie, ale strasznie ciężkie. Z tym, że niosły wspaniale. Oprócz sanek były łyżwy. No u mnie to było tak, na szkolnym. Wychodził dozorca, mówi, chłopcy, jest zima. Robimy lodowisko? Robimy. No to powyciągał łopaty i ilu nas było, a było nas sporo, tośmy odgarnęli śnieg z trawnika, udeptali, dozorca wyciągnął, wąż polał, na rano lodowisko było jak się patrzy. Było też lodowisko na stadionie Hutnika. Dzisiaj ślad po lodowisku zaginął. Pamiętam, ojciec kolegi przyjechał ostrówkiem, to taka koparko-ładowarka, przyjechał w zimie, gdzieś z jakiejś budowy. Podjechał na osiedle, no i zobaczył, że bawimy się tam w wojnę. No i zaproponował nam, że może byśmy tak bałwana wybudowali. Przy pomocy tej koparki nazgarniał nam śniegu, także wybudowaliśmy bałwana do pierwszego piętra. Olbrzym stał do wiosny praktycznie, do marca. Jak ktoś miał troszkę smykałki i inwencji, to robił sobie tak zwane tarapaty. To były takie kawałek deski z przykręconymi łyżwami do tego. I na tym to się dopiero jeździło, pod warunkiem, że była wyślizgana na górce tak zwana szlaja, ślizgawka. To była jazda też wspaniała. No i to chyba byłoby na tyle. Co to jest biogrupa? Biogrupa jest zespołem teatralnym, który został formowany w 1998 roku przy Stowarzyszeniu Teatralnym Łaźnia. Pracę swoją rozpoczęliśmy od procesu teatralnego z użyciem różnych technik. Nawiązaliśmy kontakt z wieloma instytucjami na terenie Nowej Huty, współpracowaliśmy z wieloma różnymi grupami, z breakdancerami, z zakładem karnym w Ruszczy, z więźniami tam, z pracownikami HTS-u. Między innymi z tego, jak wyglądał ten projekt, na tej podstawie powstał film. Nie ma!
mamy swobody. Mniej zadań, mniej godzin szkolnych, mniej nauki. Więcej pracy w kraju, tak? Mniej zmartwień. A to niech się ma. Więcej kasy. Green power, natural. Nuda z trzema wykrzyknikami. Kto się z tym zgadza? Wziąłeś samochód bez prawa jazdy, nie daj Boże, coś by się stało. Policja by cię złapała, jakikolwiek wypadek. Do grobu chcesz mnie doprowadzić? Powiedz mi, pójdę się od razu powieszę. Czy możemy dać te karteczki na samolociki? Tak. Daj ci różne kolory, tak? Muszę, jeszcze taką. Tylko żebyście coś napisali, jakieś marzenia swoje. Kiedy to będzie? O 7 godzinie dzisiaj. Dajcie karteczki. Dobrze. I niebieskie, różowa i zielona. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. To jest świat. Dobry świat. Bez przemocy, z kwiatkami i z miłością przede wszystkim, ze słońcem, które nieustannie świeci. Jest zegarek, więcej czasu, miłość, no i ogólnie kolor, wszędzie jest kolorowo, żeby było kolorowo na świecie, no. Kolory Jamajki, a na Jamajce zazwyczaj panowie luz, więc żeby było luźno. Będąc w zakładzie karnym studiuję. Powiedz, jakie masz takie marzenie największe, jak wyjdziesz na wolność? Osiągnąć swoje cele. Jaki jest ten skończyć cel? Szkołę. Aha. Zająć się rodziną i spędzić z nimi resztę czasu. Mówią, że tu zabijają, mordują, że po 8 to się nie da wyjść. Zawsze jak słyszą huta, to załamują ręce, a tu naprawdę nic się nie dzieje, no ale huta. Raz jak się coś zdarzyło, to gazety nagłośniły i tyle, że niby ktoś kogoś napadł i to tu normalne. Ale to przecież nie jest na porządku dziennym. Jak ja zapraszam znajomych z centrum do siebie, to najpierw jest jęk, że trzeba jechać na koniec świata. A potem okazuje się, że pozytywnie się rozczarowują. Wprawdzie dzisiaj dzieci są, mało, ale są, a lodowiska na stadionie Hutnika nie ma. Jak zostało zlikwidowane 20 lat temu, tak do tej pory nic się tam nie dzieje, a dobrze by było, żeby było.